Witajcie moi drodzy, z tej strony MWK i jak możecie zauważyć, dzisiaj będziemy grali w Minecrafta, który jest wirusem. Serio, w sensie to jest potwierdzone info, gramy w wersję, która jest zawirusowana. Dlatego na starcie fajnie by było, jakbyście zostawili łapę w górę oraz zasubskrybowali ten kanał, ponieważ filmy pojawiają się codziennie i jak dacie suba, to nie przegapicie żadnego z nich. Do miliona jest coraz bliżej, dlatego byku, klikaj suba, będzie mi niesamowicie miło. A dzisiaj, jak możecie zauważyć, gramy na Minecraft Alfa 1.2.3 i to jest jakby update 06. Nie wiem, czy rozumiecie, ale chodzi o to, że ta wersja ma wiele innych podwersji i my gramy akurat w szóstą i ta szósta wersja ma wirusa. W sumie to sprawdzimy, czy ma tego wirusa, ale musicie oglądać do końca, ponieważ to będzie na samym końcu tego filmu. Więc już wiesz, dlaczego powinieneś oglądać do końca. Z takich technicznych informacji nagrywam to na laptopie, bo bałem się trochę na moim głównym komputerze. No ale co, no tworzymy sobie nowy świat. O kurde, my tutaj mamy jakiś świat. Ale dobra, my stworzymy sobie nowy, żeby być, wiecie o co chodzi. Będziemy sobie grali na nowym świecie i wow, patrzcie, pierwsze co widzimy, o kurde, pierwsze co widzę to lagi, więc aha, render distance, dajmy sobie może na tiny, dobra, jest turbo lepiej. Jak możecie zauważyć, pierwsze co widzimy to kreski taki jakby od telewizora, w sensie taki efekt nałożony na naszą grę. No jest to nieco dziwne, ale czy denerwujące? No jak jakoś bardzo może nie. Mamy tutaj krzyż, jeden, drugi, okej, okay. Tutaj trzeci, yo, dobra. Jestem mega ciekawy, jak to się tutaj będzie działo, bo no mamy tutaj też drzewa bez liści i tam kolejny krzyż, pato. Ponieważ jest to zawirusowana wersja Minecraft, może się tutaj odwalać nieco grubiej niż zazwyczaj w tych zakazanych wersjach Minecrafta, które nagrywałem, no, już prawie wszystkie. To ta akurat jest taką wersją, którą dosyć ciężko zdobyć, ale jak szperacie, to raczej powinniście znaleźć. Dobra, mamy tu krzyż i mamy tu napisane Error 137, okej, okay. Save M7 Soul, error, okej, okay. Dobra, ja proponuję zacząć normalny survival i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że przetrwamy, słuchajcie. I w trakcie, kiedy zbieram drewno, chciałbym tylko przypomnieć, że jest coś takiego jak mój drugi kanał, nazywa się Obczajam i na nim ostatnio zacząłem obczajać wirusy. Yo, w ogóle pato, ty. O kurde! Ej, co jest? Cały ekwipunek jest w numerkach, pato! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... O człowieku, i pa! I wszystkie jakby bloki, serio? Ta! One się obracają wokół własnej osi! Yo! Ej, czy deski też? Deski też! Ej, nie, dobra, to jest porąbane! To jest porąbane, czy wy to widzicie? A w ręce się nie obraca, tylko się obraca jakby w inwentory. No dobra, okej. Tak czy siak, zróbmy sobie przedmioty, a ja wam dokończę to, co wam mówiłem, czyli po prostu, no jest to tematyczny odcinek, bo mamy tutaj wirusa. Czy on będzie, to tak jak mówiłem wcześniej, to się wyjaśni na końcu tego materiału, ale na moim drugim kanale właśnie są filmy, gdzie testuję komputerowe wirusy, takie normalne, z prawdziwego zdarzenia, dlatego serdecznie was zapraszam. Do linku w opisie możecie sobie tam właśnie ten film obejrzeć. Dobra, czekajcie, bo my tu tutaj jak na razie nic nie widzimy. Znaczy, śmiało można powiedzieć, że ta wersja jest ostro poryta, nie? Bo, no serio, z grubej rury się zaczyna, mamy krzyże, mamy tutaj różne efekty. No i jakby nie mówić, no to też jest dosyć dziwne. Czekajcie, ja sobie zmienię w ogóle w ustawieniach tutaj inwentory na E, bo ja nie wiem, jak można było kiedyś grać w Minecrafta i mieć inwentory na I. Mega porąbany, gościu, no ale dobra. O, mamy cobblestone'a, więc sobie go wykopiemy, żeby zrobić podstawowe przedmioty, bo bez nich ani rusz. I w ogóle nie ma tutaj dźwięków, ale to już jest chyba taka normalna akcja, jeżeli chodzi o zakazane wersje Minecraft. Znaczy, ta jest akurat za wirus... Wow, czy wy to widzieliście? Co tu się... Co tu się zadziało? Czemu te bloki jakoś tak dziwnie... Po! Po! Czy ty to widzisz? Yo! Yo! Co... Co jest? Dobra, czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Pa! Ej, dobra, to jest mega porąbane, nie? To jest mega porąbane, serio. Rozkopany cobblestone normalnie sobie tutaj jak gdyby nigdy nic chodził i skakał. Dobra, zaczyna się robić coraz dziwniej. Myślę, że dobrym pomysłem jest zrobienie na pewno miecza. Oj, tak. I ogólnie zupgrade'ować cały ekwipunek, bo jakby, no, nie wiemy, co tutaj nam może się wydarzyć.
No nie wiem, ja to jestem zdziwiony, serio. W sensie nadal do mnie nie doszło to, co przed chwilą zobaczyliśmy. Powaga. Ale dobra, myślę, że dobrze by było... Wow, co to jest? Aha, to jest po prostu drzewko. Bez liści, wiadomo, jak to w zakazanych wersjach Minecraft. O, mamy tutaj zbagowaną wodę. Czy ona się odbaguje? Wiadomo, że tak. Wow, wow, wow. Sorry, jakby były lagi, ale no pamiętajcie, że nagrywam to na moim laptopie. Plus jest to wersja, która może lagować. Okej, kolejny krzyż, aż mi dreszcze przeszły. Co jest? O człowieku, o człowieku, dobra. Ej, yo, pa, czy ty to widzisz? Całe okno mojego Minecrafta się trzęsie, pa. Ej, nie, 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 nie gadaj. Pa, przestało. Czekaj, aż dam na full screena. Yo, yo, dobra, to było porąbane. To było porąbane. Czyli takie rzeczy mogą się dziać w trakcie naszej rozgrywki. Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że my dopiero zaczęliśmy grać, a tutaj już takie grube rzeczy. Dobra, co my tu mamy? A, mamy znowu te napisy, co wcześniej. Okej, czyli to jest akurat nic odkrywczego. Właśnie, mordeczki, ja mam jeszcze dwie takie wersje zawirusowane i, no, znaczy, przez internautów jest powiedziane, że one naprawdę mają wirusy. No i chętnie je sprawdzę, tylko wy musielibyście zostawić tutaj dużo łapek w górę, no i pisać w komentarzach wirus. To przypnę wam wtedy serduszko i będę wiedział, że chcecie, żeby... Minecraft zawirusowany pojawił się na tym kanale. Czemu ja nie zrobiłem kill-offu w ogóle kamiennego? Czy ktoś mi to jest w stanie jakoś wytłumaczyć? Dobra, czekajcie, zrobimy sobie kill-off. Bo dobrze by było ogólnie zbierać sobie jakiś lepszy ekwipunek. No bo jednak, co jak co, no jest to Minecraft. Trzeba spróbować tutaj zagrać normalny gameplay. A czy to się nam uda? No to już, no to jest dobre pytanie. Bo ja nie mam pojęcia. Wow, jaka stara tekstura cobblestone, nie? Ej, mega mocne, serio. Dobra, okej, tutaj rozwalamy sobie. O nie, najgorsze jest to, że jak my to wykopiemy, to te rudy po prostu nam uciekają, nie? Yo, pa, co się dzieje z tym węglem? Dobra, dawaj ten węgiel, gościu, nie? Gramy na tym niecałe 10 minut, a ja już jestem naprawdę mega, mega, mega zdziwiony, że taka wersja powstała i że tutaj się odpierdzielają aż tak grube rzeczy, bo no w historii tego kanału, no chyba nie grałem w grubszą wersję jak na razie. W sensie, powaga, nie grałem, nie zdarzyło mi się to. Dlatego wydaje mi się, że skoro to jest dopiero początek, to może być tu naprawdę grubo, no ale dobra, czekajcie, bo tutaj mamy jakieś takie zwykłe pole. Ej, to jest podejrzanie pusto. Oho, mamy lewitujące kaktusy, tak jak na wersji Error 437. Ojojojojoj, no dobra, ty, ale tu nie ma piasku przecież. Znaczy, no, troszeczkę piasku jest i przez to też troszeczkę jest tutaj kaktusów, ale dosłownie tak kapkę jest tych kaktusów. No ale dobra, idźmy sobie dalej w takim razie. Zauważcie, że nie ma tutaj w ogóle zwierząt. Ja na przykład nie mam pojęcia, w jaki ja sposób mam sobie tutaj zregenerować życie, w sensie poważnie. O, tam mamy więcej kaktusów. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie pustynia. Oj tak, jest tutaj pustynia. Czy coś poza lewitującymi kaktusami tu jest? No totalnie nie. Sorry za ten render distance, no ale kurde, ten laptop, no wiecie, nie jest zbyt mocny. Bo chętnie chciałbym mieć tutaj far, to już byśmy dawno widzieli, co jest, jakby wiecie, przed nami. A tak to musimy niestety łazić, ale dobra. Jesteśmy na pustyni i no poza tym, że są tu lewitujące kaktusy, to nie ma totalnie nic podejrzanego. Dobra, może my znajdziemy jakiegoś cave'a, żeby zdobyć sobie jakieś żelazo, co? Ja myślę, że to jest good idea. Te krzyże ryją trochę czosnek, nie? Zwłaszcza, że to są te stare tekstury. No i to wygląda po prostu creepy, nie? O! Mamy tutaj jakąś jaskinkę. Czekajcie, zróbmy sobie elegancko może pochodnie. Proszę bardzo. Cyk, dobra. I teraz te pochodnie będziemy sobie tutaj dawać. Okej, mamy grzyba, ale no grzyb nam nic nie da. Kurde, nie ma tu nigdzie żelaza. Really? Really, man? Nie ma żelaza? Jak to jest możliwe? O, nie. Ej, on mi posortował itemy, czy mi się wydaje? Tak, znaczy na pewno kill-off miałem w ręku i nagle go nie miałem, ale nie wiem, jaki był układ tych itemów. Nie no, na bank nam to poprzekładł, bo pa, ja miałem to tak ładnie poukładane. Hopy, dobra, tutaj cyk. Ej, w ogóle robi się noc, co nie jest zbyt dobrą informacją dla nas. Chciałbym tylko tak rzec, bo nie wiadomo, czy tu się respią moby, czy nie. A coś mi się wydaje, że raczej na 100% się respią i raczej mamy przerąbane, nie? W sensie serio, ale dobra, na razie jesteśmy mega wysoko. To może dzięki temu jesteśmy bezpieczni. Myślę, czy nie budować słupa i sobie nie przeczekać po prostu nocy. Wiecie o co, kaman?
czy po prostu chodzić w nocy, ale nie, no na bank nas coś zabije w nocy. To jest bardziej niż pewne, nie? Wow, okej, tam mamy wodę. W sumie moglibyśmy zrobić łódeczkę i po prostu za pomocą łódeczki, a nie, no chciałem powiedzieć, że gdzieś popłynąć, ale tej wody jest tutaj co tyle, co kot napłakał, więc no, wiadomo. Ej, co jest? Aha, wow, jakie dziury dziwne, nie? Takie losowe. Ej, okej, jesteśmy na takim cypelku i tutaj zrobimy sobie słup. O, w taki oto sposób, na którym będziemy awczyć i czekać będziemy na lepsze czasy, nie? Myślę, że to jest... O nie, mój dirt spadł. No dobra, no dobra, no... Czekamy, po prostu będę czekał, będę awczył. No bo jakby, no typowo w tych wersjach minecraftowych, że no tak trzeba. Patrz, jak ten dirt mi uciekł, pa! On tutaj był, już go nie ma. Już go hopy nie ma. Był i nie ma. Ty, ale z tego co widzę, to tu moby się chyba nie respią. Bo tu nie ma żadnych mobów. Ej, dobra, Ło, patrzcie, ty, to... Ona sama podeszła, ta... Pa! To samo poszło, ja w ogóle tylko kopałem, nie klikałem do przodu. Dobra, nieważne. Sprawdźmy, czy rzeczywiście respią się tu moby, bo w sumie... Tak, po chwili stwierdzam, że tu chyba moby się nie respią. Dzięki czemu będziemy mogli sobie chodzić równie dobrze w nocy. O nie, są moby, oj, 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 dobra. Dobra, jednak zmieniam zdanie, widzowie, jednak zmieniam zdanie. Wracamy do naszej jakby tej początkowej opcji, czyli po prostu budujemy słup i czekamy, bo to nie ma co. Nie ma co kusić losu po prostu, wiecie o co, kaman. Dlatego sobie tutaj teraz, o, do góry, pach, pach, pach. Pach, pach. O, nawet wyżej, żebyśmy mieli lepszy widok. Pa, o, i cyk. Okej, chyba nikogo nie ma. Ty. Wow, co jest? Co jest? Co jest? Ej, co? Co tu się wydarzyło właśnie w tym momencie? Ej, czy wy to widzicie? Okej. Czy ja mogę cokolwiek zrobić? Pa, mogę normalnie envi... Ej, co? Co to było? Ej, dobra, to było naprawdę turbo dziwne. W sensie... Serio? Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Kurde, ja nie wiem, co ja mam teraz robić, ty. O, patrzcie, przejaśnia się. Zaczęło się przejaśniać. To jest bardzo dobra informacja, pato. Totalnie się nie ruszam. Totalnie się nie ruszam, to samo chodzi. Tylko trzymam shift i... Wow, ej, tu nawet shift nie pomógł. Dobra, tak czy siak się zaczęło przejaśniać, co oznacza tylko jedno, że możemy sobie stąd wyjść. Dobra, spaduwa, spaduwa. No, 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 nie. Kurde, gościu, co mnie straszysz? Tak czy siak udało się, widzowie. Przetrwaliśmy pierwszą noc. To jest dosyć duży sukces, uważam. Więc po prostu idziemy dalej. W sumie wydarzyło się dosyć sporo w trakcie tej nocy. Dostaliśmy jakiś taki... Wow, co to za piu... co jest, ty? Widzieliście? To mnie uderzyło. To mnie uderzy... Ej, czemu piórko? Chodzące piórko mnie uderzyło. Okej. Ta wersja jest coraz bardziej dziwna, nie? A najbardziej to mnie interesuje fakt, czy rzeczywiście są na tej wersji wirusy, czy nie? Bo jakby tego nadal nie wiemy. Dobra, spaduwa, creeper, kurde, dobra. Mogłem do nich nie podchodzić, bo teraz będą mnie śledzić, nie? No i jest ich... Co jest? Ej, co mnie zabiło? Co jest? Dobra, to jest naprawdę mega dziwne. Po prostu mnie coś zabiło, tak... O, po prostu? Wytyfy? Co to miało być w ogóle? Z jakiej racji ja w ogóle zginąłem? Przecież ja nic nie zrobiłem. Nie miało mnie co zaatakować ani nic. Ja pierdzielę. No i co? Ja teraz nie wiem nawet, w którą stronę mam iść po moje itemy. Znaczy, wątpię, żebyśmy te itemy odzyskali. No to jest chyba raczej oczywiste, że nie. Ale fajnie było, bo mieliśmy już wygenerowany świat. Wiecie o co, kaman? Więc wydaje mi się, że to, no, na duży plus. Ale dobra, czekajcie. Nie ma co się poddawać i ten, po prostu idziemy dalej. Ale tym razem już nie zbieramy itemów, bo myślę, że to nie ma zbytnio sensu. I po prostu sobie pozwiedzamy i zobaczymy, czy w trakcie tego, kiedy będę tak chodził, coś jeszcze nas dziwnego tutaj spotka. Bo ja już powoli chciałbym wyłączać tą wersję, bo no nieco jestem poryty i chcę już się dowiedzieć, czy to jest rzeczywiście wirus, czy nie. To jest naprawdę interesujące pytanie, na które dzisiaj sobie odpowiemy. Znaczy no, w tym filmie, zaraz, za chwilę. Tylko no, dajcie jeszcze chwilę pograć, nie? O, jaka tutaj jest elegancka dziurka. Możemy sobie przejść, możemy sobie przejść. O, i mamy lewitujące kaktusy. Ty, może uda nam się dojść jakby do tego miejsca, wiecie o co chodzi? W którym byliśmy wcześniej. Ty, ale to jest chyba ta pustynia, na której byliśmy, bez kitu. Czekajcie, jak znajdziemy ten cypelek, na którym... Wow! Ej, czemu ja nagle straciłem serduszka? Czy ja nie miałem ty... Ej, dobra, dobra, nie mam pojęcia, czy miałem te serduszka, czy nie. Szczerze wam powiem teraz w tym momencie, nie? Ale wydaje mi się, że to jest jakaś całkowicie inna pustynia i w ogóle chciałbym zauważyć, że zaczęło jakoś dziwnie tutaj lagować.
W sensie, serio, zaczęły być jakieś podejrzane lagi. Ale no dobra, na spokojnie, ja się nie poddaję, nie? Wow, jaki rozwalony teren tu jest w ogóle. Ej, czy coś takiego w Minecrafcie normalnie występowało? Wydaje mi się, że chyba nie. Ej, dobra. Aha, tu jeszcze mamy cave dodatkowo, yo. Ojojojojojojojoj, spadło mi się. Nie za dobrze, nie za dobrze. Ty, a właśnie, a co się stanie, jak ja sam zginę? Sprawdźmy to, ej. Bo w sumie takie testy robię zawsze na każdej wersji, więc dlaczego miałbym nie robić też tu tego? Uwaga, bam. Jeszcze nie zginąłem, co jest? Więc jeszcze raz, ostateczny skok, uwaga. Pyk. Okej, okay, game over. Wow, i pato. Znowu drganie ekranu. Znaczy całego okna jakby gry. Co jest, co jest? O kurde. I to z grubej rury, od razu zginąłem i patrzcie, i od razu to się dzieje, nie? Yo! O, wróciło wszystko do normy. No, powiem wam, że ciekawe, ciekawe. A czy jak ja znowu zginę, to znowu się coś odblokuje? W sensie wiecie, bo tu może być to tak zrobione, że co śmierć jakby dzieją się jakieś nowe rzeczy, nie? Ale dobra, uwaga, bam! Znowu zginąłem. Pojawiłem się i zauważcie, że teraz nie było ładowania jakby ekranu. No to było interesujące, ale dobra, ja myślę, że teraz powinniśmy sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Czy ta wersja rzeczywiście ma w sobie wirusa? Bo to jest, myślę, naprawdę interesujące, więc zanim do tego przejdziemy, przypominam, że w opisie jest mój kanał, gdzie testuję różne wirusy, dlatego musisz to obczaić, bo tak się nazywa kanał, obczajam, wiesz co chodzi? No i zostaw tu łapę w górę! A ja teraz minimalizuję sobie Minecrafta. Ej, co jest w ogóle? Ty! Jak ja gram w Minecrafta, którego nie ma w folderze? Czekajcie, czekajcie, wypakuję to. No dobra, jest Minecraft, jak sami widzicie. Co tu się odwala w ogóle, ty? To jest dobre pytanie, co tu się odwala? Nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale wiem na pewno, że teraz włączymy sobie tutaj opcję szukania wirusów w Microsoft Defender. Zobaczymy, czy cokolwiek znajdzie. Wydaje mi się, że może nie znaleźć, ale też w sumie może znaleźć. Ale jeżeli Defender nie znajdzie, to użyjemy innego wirusa. No i zobaczymy, czy inny antywirus odnajdzie Minecraft Alpha 1.2.3. Okej. Nie ma żadnych zagrożeń. To jest też podejrzane, nie? W takim razie przyszedł czas na grubszy sprzęt, czyli Malwarebytes. Jest to darmowy, no pół darmowy, pół nie. Generalnie najlepszy antywirus. Nie płacą mi za to, szkoda, ale wam mogę śmiało polecić. Jak on czegoś nie znajdzie, to oznacza, że to nie ma jakby wirusa. Wiecie, o co chodzi? Dlatego, no zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Plik dalej jest tutaj w folderze. Dziwne, że go nie było wcześniej, jak była włączona gra. Jest to dosyć interesujące. Tak samo jak interesujące jest to, że on nie ma żadnej ikonki. Ma ikonkę! Pa! Dobra, nagle się odświeżyła ikonka. Ojo! No dobra, to teraz tym bardziej jestem ciekawy, czy to ma wirusa, czy nie. Okej, okay, jak możecie zauważyć, zainstalowałem. No i teraz go uruchamiamy. No i co? Włączamy skanowanie. Te skanowanie może chwilę potrwać, bo komputer też, no nie jest jakiś super szybki. Ale co? No ja to zostawiam na chwilę, no i zaraz zobaczymy, czy to skanowanie coś przyniesie, jakieś, wiecie, rodzynki, czy nie. Przypominam, że tutaj dalej mamy Minecraft Alpha. W sumie mogę wam tutaj dać, o, żeby wszystko było na jednym ekranie. Jeżeli coś znajdzie i rzeczywiście to będą wirusy, to jak program je wykryje, to będziemy mogli usunąć i klikniemy, no i zobaczymy wtedy, nie? Więc ja to zostawiam, bo nie mam pojęcia, ile to będzie się robić, ale pewnie chwilę. No i wrócę do was, jak coś wykryje, bądź nie. Mamy tutaj wykrytego wirusa po przebadaniu ponad miliona plików. No, o, powiem wam ciekawe. Ciekawe, co to będzie za wirus. W sensie, czy to będzie rzeczywiście ten Minecraft, czy może coś innego. W sumie dawno nie odpalałem tego laptopa, on może mieć jakieś wirusy. Ale coś mi się wydaje, że jednak to może być ten Minecraft, w którego właśnie dzisiaj graliśmy. O, mamy drugiego. O kurde, dwa wirusy. Ej, dobra, robi się coraz mocniej. Coraz mocniej, widzowie. Bez kitu, co jest? Ej, co jest? Co jest? 12 wirusów? Ej, 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 ej. Ej, co tu się wydarzyło? Tak nagle? No niezbyt dobrze, niezbyt dobrze. 15, 17, 18. Tyle wirusów było na tym kompie? 19, 20. O kurde, ty, to jest jak na jakimś licytowaniu, nie? Dobra, skanowanie zakończone i mamy tutaj Trojan i uwaga. Patrzcie to, Alpha 1.2.3 / 06. To jest Trojan. Mamy tutaj normalnie Trojana, tutaj też. Okej, okay. A to co to jest? Aha, to są jakieś w ogóle potencjalne niepoważane oprogramowanie. No dobra, no to usuniemy wszystko, ale uwaga, dajemy kwarantanna i patrzcie, co się tutaj dzieje teraz, nie?
usunięte. Usunięte. Yo, było, nie ma. Tak samo jak tu był RAR. Mamy potwierdzenie, że ta wersja, na której graliśmy, miała wirusa. Więc, moi drodzy, no, miejcie lepiej antywirusy na swoich komputerach, jeżeli planujecie pobierać jakieś dziwne Minecrafty, bo nigdy nic nie wiadomo. Zresztą, jak sami widzieliście, no, mamy dowody na to. Więc, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, bo tak jak mówiłem wcześniej, mam niby dwie wersje, które są niby zawirusowane, to jak chcecie, żebym to sprawdził, to zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał. Ja byłem WK, widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie i elo! Pa!